Siema, z tej strony Polski Cwaniak, witam Was w poradniku, w którym pokażę Wam, jak odmulić troszeczkę kompa. Do tego procesu będzie nam potrzebny program Autoruns, dlatego link w opisie, pobieracie go, normalnie sobie uruchamiacie go. I aha, właśnie, bo bym zapomniał, najważniejsze. Musimy uruchomić go jako administrator komputera, to jest bardzo ważne, żeby po prostu móc z niego korzystać. No, bo na niektórych komputerach, tak jak na moim, no bo nieważne, trzeba jako administrator. Przechodzimy do zakładki Logon. To jest najważniejsza zakładka i tutaj są te wszystkie pliki, programy, aplikacje, które uruchamiają się razem z komputerem. Czyli jak włączacie start, odpalacie sobie komputer, to te programy wszystko się włącza. Jak widzicie, ja miałem tego sporo, ale poodznaczałem trochę. No i tutaj praktycznie takie niepotrzebne rzeczy trzeba odznaczać, wiecie, bo jakieś sterowniki do Windowsa czy coś takiego to zostawcie lepiej, a jeżeli niechcący odznaczycie jakieś sterowniki, to potem łatwo możecie znowu wejść i zaznaczyć z powrotem i odznaczyć jakąś inną rzecz, ponieważ no, ale to jakoś po nazwach to zobaczycie, czy to są jakieś ważne, ale tutaj raczej są jakieś bzdety, które się włączają po prostu wraz ze startem komputera i to potem nie dość, że przez całą waszą pracę na komputerze to pracują w tle gdzieś tam, nawet wy nie wiecie o tym, to też komputer wam się dłużej włącza. Jeżeli tutaj właśnie sobie wszystko tam porobicie, wiecie, to potem możecie przejść do zakładki Schedule Task czy jakoś tak. No i tutaj są zaplanowane zadania. Na przykład jakaś aktualizacja czy coś takiego, to też możecie sobie odznaczyć, jak tam wolicie. Po prostu no, na przykład nieraz gracie sobie w grę i nawet nie wiecie, a wam coś się włączy, jakaś aktualizacja albo jakieś zaplanowane zadanie, na przykład skan komputera, i dlatego wam nieraz może logować, to też poleciłbym odznaczyć. No i tutaj taka zakładka, też można sobie nieco poodznaczać, to na pewno pomoże. Ja tu już dużo rzeczy odznaczałem, dlatego nic nie będę tu grzebał. Wy pewnie w tych zakładkach będziecie mieli więcej rzeczy, dlatego poodznaczajcie sobie i zobaczycie, że wasz komputer będzie się szybciej włączał i będzie no, chodził płynniej. Jeżeli ten poradnik wam pomógł, łap komentarz. Ja się teraz z wami żegnam. Cześć, na razie.